Cześć, witam na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji stacji pogodowej marki TechniSat. Tym razem jest to model iMeteo 700. Stacja dla osób, które potrzebują nieco więcej czujników zewnętrznych, ponieważ jak pewnie już zauważyliście, w zestawie mamy aż trzy takie czujniki. Do tego, oczywiście, stacja wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz, na którym będziemy mogli sobie sprawdzać temperaturę i wilgotność zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz pomieszczeń. Mamy budowany barometr, prognozę pogody, oczywiście zegar, alarmy. Tak więc wydaje mi się, że może być to ciekawa propozycja dla osób szukających takiej nieco bardziej rozbudowanej stacji pogodowej. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, tutaj jak pewno to już zauważyliście, mamy właśnie trzy czujniki zewnętrzne: zasilacz do stacji, samą stację oraz instrukcję obsługi, która. Jak się pewno domyślacie, jest w języku polskim. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie poszczególnych elementów. Stacja pogodowa tak wygląda, za chwileczkę sobie uruchomimy. Kolorowy wyświetlacz, jak wspomniałem, po środku, czarna obudowa. Od spodu tutaj nie ma żadnych elementów, podobnie jak na bocznych krawędziach. Natomiast przejdźmy sobie teraz do pleców tej stacji. Tutaj, jak widzicie, jest taka chowana nóżka dzięki której możemy tą stację bardzo łatwo sobie postawić gdzieś na biurku. Jest też tutaj taki uchwyt, który umożliwia nam zawieszenie, zamontowanie tej stacji na ścianie. Dużo otworów wentylacyjnych. No i w tym miejscu mamy miejsce na baterie. Jak widzicie, możemy sobie tu zamontować trzy baterie 3 razy A. To są te mniejsze paluszki. I w tym miejscu jest miejsce też do podłączenia zasilania stałego, czyli tego właśnie zasilacza, który mamy w zestawie. Po wpięciu zasilacza, tutaj mamy specjalny otwór w obudowie tej pokrywy baterii. Zamykamy i tak wygląda już przewód zamontowany wewnątrz stacji. Tak więc, jak widać, dość praktyczne rozwiązanie. Stacja, oczywiście, może pracować bez baterii. Na samym zaśledaczu natomiast wówczas nie będzie mieli podtrzymania czasu zegara, podtrzymania alarmów i też nie będzie mieli historii najniższej, najwyższej zarejestrowanej temperatury i wilgotności. Tak więc warto takie baterie sobie tutaj zamontować. Baterii nie ma w zestawie, więc trzeba będzie się zaopatrzyć w nie, już we własnym zakresie. No, i teraz tutaj na tej górnej krawędzi mamy przyciski sterujące do obsługi podstawowych funkcji tej stacji. O tym sobie powiemy w dalszej części recenzji. I teraz tutaj w tych czujników zewnętrznych temperatury, jak widzicie, mamy trzy identyczne czujniki. Prosta konstrukcja bez zewnętrznego wyświetlacza jedynie dioda informująca do pracy takiego czujnika. Czujnik oczywiście możecie postawić, możecie go zawiesić na tym uchwycie. Zasilane te czujniki są poprzez dwie baterie typu 2 razy A, czyli te klasyczne paluszki. Baterii również nie ma w zestawie, więc musicie sobie dodatkowo takie baterie dokupić. I teraz jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o te czujniki, zauważcie, w tym miejscu jest przełącznik kanałów, czyli częstotliwości na jakich dany czujnik nadaje. Wszystkie czujniki są ustawione w tym momencie na jedynkę, dlatego też przy pierwszym uruchomieniu musicie sobie ustawić. Każdy z czynników na innym kanale. Czyli na przykład tutaj mamy kanał pierwszy, kanał drugi i kanał trzeci. Tak, żeby stacja mogła połączyć się z wszystkimi czujnikami i żebyśmy tutaj dokładnie mogli sobie obserwować temperaturę z poszczególnych czujników. Czujniki oczywiście są przeznaczone do pracy na zewnątrz, są odporne na zaklapanie, natomiast nie są odporne na jakieś zanurzenie w wodzie, w śniegu na dłuższy okres czasu, więc tutaj też na to zwracam Waszą uwagę. Wybierajcie takie miejsca do zamontowania czujników, gdzie nie będą one narażone na ciągłe przebywanie w niekorzystnych warunkach. Ok, ja sobie stację już podłączyłem do zasilania. Tutaj, jak widzicie, korzystam z zasilacza. Długość tego przewodu to jest 160 cm. Gdyby ktoś potrzebował taką informację, mam też zamontowane baterie w tych czujnikach zewnętrznych. I teraz zobaczmy, jak tutaj wyglądają informacje na wyświetlaczu naszej stacji pogodowej. Jak widzicie, mamy tutaj cztery segmenty. Pierwszy segment to jest temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia. Następnie w drugim, trzecim i czwartym segmencie mamy temperaturę z czujników zewnętrznych, czyli z czujnika pierwszego, drugiego i trzeciego. Również oczywiście widzimy tutaj wilgotność rejestrowaną za pomocą tych czujników. Jak działają te czujniki zewnętrzne? Czujniki zewnętrzne przesyłają drogą radiową informacje do naszej stacji i ta informacja jest wysyłana co 60 sekund, czyli co 60 sekund sprawdzona jest temperatura na zewnątrz. Każdy z tych czujników, i ten czujnik wysyła nam informację na stację pogodową. Tutaj, jeżeli obserwujecie te diody na tym czujnikach, to widzicie, że co 60 sekund któraś z tych diod się nam zapala, czyli któryś z czujników wysyła nam akurat informację do stacji wewnętrznej. Co dalej? Mamy oczywiście tutaj pogodę. Czyli widzimy, jaka jest aktualnie pogoda. Widzimy też ciśnienie atmosferyczne rejestrowane poprzez tę stację i mamy też trend, czyli czy to ciśnienie, ta pogoda będzie się zmieniała, czyli będzie poprawiała się, czy też spadała, czy będzie na tym stałym poziomie, i to wszystko będziemy tutaj mogli sobie obserwować w tej części wyświetlacza. Poniżej, oczywiście, mamy zegarek, który musimy sobie ustawić ręcznie, mamy też poniżej datę. Teraz jeżeli chodzi o jakieś tutaj funkcje i ustawienia tej stacji pogodowej no to może po kolei przycisk set zmieniamy stopnie Celsjusza na Fahrenheita. Następnie dłuższe przytrzymanie uruchamia nam ustawienie języka plus minus zmienia nam język. Mamy włoski, niemiecki, hiszpański. Niestety nie ma języka polskiego więc możemy na przykład wybrać język angielski. Zatwierdzamy set. Następnie możemy sobie wyłączyć te dźwięki przycisków. Następnie mamy możliwość ustawienia przyciemniania ekranu, czyli na przykład o godzinie 21:00 ten ekran będzie nam się przyciemniał, to podświetlenie będzie słabsze, tak żeby nie przeszkadzało nam na przykład gdzieś wieczorem to możemy sobie dokładnie ustawić. Teraz przechodzimy do wyboru tutaj, oczywiście roku aktualnego. Następnie format ustawień, czy najpierw dni, czy najpierw miesiące. Teraz sobie wybieramy aktualny miesiąc. No i oczywiście dany dzień miesiąca. Dzisiaj akurat mamy 1 marca. Jest to o tyle istotne, że te ustawienia wpływają następnie na fazy księżyca, które również się będą na tym wyświetlaczu wyświetlały. No i ustawiamy sobie oczywiście jeszcze godzinę. No a niech to będzie na przykład godzina 10, 16 sobie zostawimy. I w tym momencie nasza stacja jest ustawiona i gotowa do pracy. Następnie, jeżeli chodzi o alarmy, tutaj możemy sobie takie alarmy zaprogramować, włączyć alarm, na przykład ma ustawione 6.30, i taki alarm będzie nam się oczywiście o tej godzinie 6.30 uruchamiał w formie alarmu dźwiękowego. Alarm możemy też tym samym przyciskiem wyłączyć, tak jak teraz widzicie. Jeżeli uruchomimy alarm, to mamy też funkcję dżemki. Możemy z niej skorzystać. Tak więc taką stację możecie też wykorzystać jako, właśnie jakiś zegarek gdzieś koło łóżka, jakiś prosty budzik, więc również takie możliwości tutaj mamy. Przycisk MEM pokazuje nam najniższą i najwyższą temperaturę i wilgotność zarejestrowaną przez tej czujniki, zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz pomieszczenia. Oświetlenie oczywiście możemy też ręcznie sobie regulować. Poziom średni, poziom najniższy, no i ten poziom najmocniejszy. Ok, tyle o funkcjach samej stacji pogodowej. Teraz jeszcze dwa słowa na temat dokładności pomiarów. I teraz zobaczcie, odczekałem specjalnie kilka minut, żeby temperatura nam się tutaj nieco wyrównała. I jak widzicie, temperatura z każdego z tych czujników to jest 23 stopnie Celsjusza. Wilgotność 48%. Tutaj jedynie czujnik drugi pokazuje nam. 49%. Jest to oczywiście różnica na poziomie błędów statystycznych. Jedynie ten czujnik wewnętrzny stacji pogodowej pokazuje nam nieco inne dane, ponieważ mamy tutaj 23,6,7 stopnia Celsjusza. Jest to też związane z tym, że ten czujnik ta stacja znajduje się tutaj najbliżej kamery i najbliżej też oświetlenia, które jakieś dodatkowe ciepło wydziela. Natomiast jest różnica rzeczywiście, jeżeli chodzi o poziom wilgotności, ponieważ te czujniki nam pokazują 48-49%, natomiast czujnik stacji wewnętrznej pokazuje 45%, więc to jest jedyna różnica. Natomiast pamiętajcie też, że czujniki zewnętrzne zawsze nieco inaczej mierzą temperaturę i wilgotność niż czujnik wewnątrz stacji pogodowej. Odczekamy jeszcze chwilę, ja tutaj wyłączę kamerę i za chwileczkę do Was wrócę, zobaczymy jaka jest różnica po jeszcze kilku minutach. I teraz zobaczcie, minęło niecałe 10 minut, tutaj specjalnie teraz położyłem czujniki w pozycji pionowej, żeby ten przepływ powietrza był nieco lepszy i jak widzicie temperatury nam się już bardzo wyrównują, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza to mamy 23,1 na czujnikach zewnętrznych i 23,3 na czujniku wewnętrznym stacji czyli różnica tylko 0,2 stopnia Celsjusza. No i jeżeli chodzi o wilgotność, też tutaj nieco wzrosła na czujniku wewnętrznym, więc mamy tylko różnicę tutaj 2% jeżeli chodzi o czujniki zewnętrzne. Jedynie czujnik tutaj drugi jeszcze nam nieco zawyża tą wilgotność do 49%, natomiast wszystko to mieści się w granicach błędu statystycznego. Dla porównania, mam też tutaj termometr analogowy i teraz zobaczcie, on tutaj pokazuje nam 23 stopnie, to jest delikatnie przekroczone. Więc można uznać, że rzeczywiście jest to temperatura w okolicach 23,12 stopnia Celsjusza. Więc te pomiary, jak widać, się zgadzają. Więc jeżeli chodzi o dokładność tej stacji pomiarowej, to jak dla mnie bardzo wysoka. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję stacji pogodowej TechniSat i Meteo 700. Jak widzicie, jest to propozycja dla osób, które potrzebują nieco więcej czujników zewnętrznych potrzebują pomiarów temperatury w różnych miejscach i informacji na wyświetlaczu stacji. Tak więc tutaj myślę, że jak najbardziej ta stacja spełni ich oczekiwania. Natomiast jeżeli nie potrzebujecie aż trzech czujników zewnętrznych, to na moim kanale znajdziecie też inne recenzje stacji pogodowych marki TechniSat, gdzie możecie oczywiście dobrać sobie odpowiedni model do waszych preferencji modele w różnych cenach, o różnych możliwościach. I mam dla Was jeszcze jedną wiadomość, a mianowicie już niedługo na kanale będzie kolejna recenzja stacji pogodowej. Tym razem będzie to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli stacji pogodowej marki Technisat. Stacja wyposażona już w łączność Wi-Fi, aplikację Tuya, dzięki czemu będziemy mogli sobie sprawdzać temperaturę nie tylko na tej stacji pogodowej, ale również w aplikacji mobilnej, i będziemy mieć dostęp do tej temperatury tak naprawdę z każdego miejsca na świecie, więc będziemy mogli sprawdzić temperaturę w domu, nawet jeżeli nas nie ma, gdzie jesteśmy na wyjeździe. Więc myślę, że też bardzo ciekawe rozwiązanie. Więc już dzisiaj zapraszam Was do tej recenzji. Z mojej strony na dzisiaj to by było. Tyle, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. I zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!